Hej, hej, dzień dobry drużyno, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Baldur's Gate 3 i znajdujemy się, słuchajcie, w piwnicy Zentarimów. Nie wiem jeszcze kim są ci ludzie, ale wydają, że nie są do nas agresywnie nastawieni. Oczywiście dotarliśmy tutaj z tej płonącej rezydencji, w której dostaliśmy zadanie, które się nazywa, no właśnie, pytanie teraz, które to było zadanie. Udaj się do wież, uratuj wielkiego księcia. To chyba to. Ale trafiliśmy właśnie, no gdzieś tutaj. Przygoda. Ahoj, przygodo. No to let's go. Zobaczymy, co tutaj trafimy. Mam nadzieję, że same fajne fanty. I mało w pierdzielu. To by było super. Jakaś cukinia i inna cebula, czosnek. Czosnek to mi by się przydał. Mi strasznie gardło boli dzisiaj. Niesamowicie. Uuu, kiełbaska. To też są zapasy obozowe, to bierzemy. Wszelkie zapasy obozowe oczywiście są dla nas. Co jest? That's far enough. What's your business down here? Answer honestly and maybe we'll kill you clean. A trzeba było się skradać. Ale czemu to on mówi? Perswazja... Nie szukam kłopotów, chcę tylko pohandlować. No w sumie, bo skradanie się... No, skradanie by wyszło. Ale tak czy inaczej ja nie mam zamiaru ich tutaj wybijać, żeby się skradać i chować przed nimi. Może spróbujmy tej perswazji, no. Dyszkę. Dajmy wskazówki jeszcze, bo warto byłoby ich przekonać. Co to jest? A to jest jedynka. Nie, no proszę was, no kurde, jedynka. Zużyjemy inspirację. Dobra, jest 16, pykło za pierwszym. Trade with what? Your life was ours the moment you walked in here. But maybe I'll let you buy it back. I have a job needs doing. We've disarmed the traps. Come down. Okej. Asterion zyskuje inspirację. Ledwo ją stracił, a już znowu ją zyskał. Spoko. Spoko. Możemy tędy? Percepcja porażka. Oho. No tak, właśnie, ale oni mieli Okej, mam nadzieję, że z nimi raczej nie będziemy wchodzić w zatarg. Mieli rozbroić pułap, więc uwaga, sprawdzam. O, chyba faktycznie tak zrobili. Okej, udało nam się ich przekonać. Hehe. You steal anything, you're dead. Jeśli coś zwędzisz, po tobie. O, co to jest za dźwignia? A pewnie do otwarcia kraty. Chłopaki, tutaj widzę, że... Tak, wszystko tutaj jest do... Wszystko tu jest z kradzieżą. O, rany boskie, oni tutaj mają całkiem nieźle rozwinięty... Niezrozwiniętą bazę. I bardzo dużo beczek z prochem. Okej. I to ta koleżanka jest tą, która chce nam zlecić jakieś zadanie. Ja bardzo chętnie. Nie wiem, dla kogo mam... Nie będę tutaj pracował, no ale zapytajmy jej. I could use someone with your skills. Interested in a job? Chętnie. We're the finest mercenaries on the coast. Najemnicy. We can provide you with anything for a price. To kim wy właściwie jesteście, kupcami czy najemnikami? No dobra, co to za robota? Some of our people are missing. More importantly, so is their cargo. Find them. Keep them alive if you can. Failing that, just bring that shipment back. Unopened. Zamkniętą. A
dlaczego to jest takie ważne? Pewnie będzie podejrzliwe, jak będziemy o to pytać, co? I'm offering hard coin, not idle answers. All you need to know is that I'm willing to pay a hideous sum to get it back. Unopened. Dobrze, powiedz mi w takim razie, gdzie jest ta skrzynia? Good. Backtrack along the road to the east and look for a wagon. Bodies, the usual. Time was. No one dared touch a caravan bearing our colors. Find whoever did this and remind them why. No dobra, pokażcie mi to, jak to wygląda. Znajdź zaginioną przesyłkę. Znaleźliśmy resztki karawany przy zwłokach jednego z podróżnych. Znaleźliśmy notatkę, w której jest mowa o cennej skrzyni i osobie o inicjałach DP. Być może ktoś przeżył atak. Okej. Okej. Tylko kto mógł przeżyć atak? O, bagietka. Bagietkę możemy zwędzić. Jasne winogrona. Chętnie. Dobra, lepiej tutaj nie zwędzać zbyt wiele. Trzeba uważać, za co łapiemy. Trzeba uważać, za co łapiemy. Bomba zbliżeniowa. No i teraz pytanie. Czy ta bomba zbliżeniowa została również rozbrojona? Czy nie? Aha, tędy, no dobra. Nie, bo to jest kradzież, dobra. Nie możemy tego tak sobie po prostu brać. Przerażenie, a ona się boi wilków. Ona się boi wilków, skubana. Dobra, tutaj już wracamy. Spróbujmy pójść tutaj. Rzut obronny przeciwko przerażeniu. Jezu, dużo mają tutaj tych wilków. Żelazna brama, której no raczej nie chcemy otwierać z tego względu, że jak widać mogą nas zaatakować. Tutaj mamy urwisko. Idźmy tędy. Bo stąd może udałoby nam się przeskoczyć. Cyk. Dobra, no niby odsłoniliśmy cały ten teren. Chociaż jeszcze, niby, za plecami gdzieś tutaj mamy. Nie, nie tutaj. Tutaj, herbaciarnie. Ale to chyba nie to. No dobra, no to w takim razie stąd ewakuujemy. Kryjówka Zentarimów, nie. Wysoki popas Vulcan. Let's go. Ostatnio znajdujemy bardzo dużo takich punktów kontrolnych, po których można coś tam podziałać. Poszukaj ocalałych z karawany. A gdzie jest ta przesyłka? Tu jest herbaciarnia. Obóz goblinów. Przejdź przez świątynię Selun. Pokażcie to jeszcze raz. Znajdź zaginioną przesyłkę. Ha! Poszukaj ocalałych z karawany, czyli to jest to. To jest to. No dobra, no to trzeba będzie się tam fatygować w takim razie. No to let's go. Tylko że tam są, kurcze, te gnole. A te gnole są ewidentnie na nas negatywnie nastawione. Więc tam od razu wchodzi bitka. Wysoki trakt. No, tutaj te łapy prowadzą do tego. Tutaj te łapy niestety prowadzą do tej pieczary. Nie sądzę, żeby to można było w jakikolwiek sposób rozwiązać pokojowo. Bo jakiekolwiek wystawienie się tym gnolom na wizję raczej skończy się walką. Jest ich piątka tu. Tak, piątka.
Cała piątka. No nas jest niby czwórka. Moglibyśmy może ich porobić. Można by było spróbować. A nie, zaraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć plus... Czekaj, czekaj, sześć plus hieny. O, shit, to niedobrze. Sześć plus hieny. Ty, a może udałoby się zakraść tędy? Czekajcie, może jakoś tak się rozgrupujmy. No niestety, patrzą się w tę stronę. O kurde. No, było blisko. Ty, ale to mi nic nie dało. Bo tu rozpadlina jest za duża. Śmierć poniosę. No to hit. Bo tu chyba raczej nie da rady nic więcej zrobić. O, shit. Więc niestety... Ale tak łatwo tego nie zrobimy, jakbym chciał. Niestety tego tak łatwo nie zrobimy. Okej, nie sprawdziłem, że ten ma jakieś 85 punktów wytrzymałości. Dobra, we're fucked. Niestety! Time for a new approach. Za mało zasobów akcja. Musiałbyś się skitrać gdzieś, kurde. Okej. W zasadzie, to my mamy jeszcze naszą Shadowheart, która mogłaby tutaj zaatakować z ukradka. Ja pitole, ich tu jest za dużo. Kipiący gniew. Ej, mamy też jakichś pomocników. Będziesz strzelał? Nie, bo sprint zrobiłeś, to nie powinieneś. No i co? Co on się jakoś zastanawia, czy co? Oli! Ty, oni jakoś długo myślą. Ogień alchemiczny, spoko. Ale dobrze będzie to, że... Niektóre gnole zajmą się właśnie nimi, nie? A nie mną. Z tym będziemy mieli największy problem. No, który teraz gnol do ataku? Ten się już ruszał, następny dawaj. Gnol obgryzacz. Będzie bardzo duży problem. Ale ten się przynajmniej podpalił. I git. Nie wiem dlaczego jakoś tak te tury strasznie długo się robią. W sensie tury przeciwnika niesamowicie długo działają. Tu wszystko widać, więc jedyne co nam zostaje tak naprawdę to szaleńczy atak. Pytanie tylko, czy ja tam dotrę. Okej. 15, nie ma źle, ale no właśnie. Na nic więcej raczej liczyć nie możemy.
Dobrze, jakby te gnole się zajęły też właśnie tymi, którzy tam atakują z tej dziury, z tej jaskini. O, shit, naprawdę za 10 dostałem? Niesamowite. Dobra, wypalający płomień. 55 szans na to, że trafię. A tu mamy 100% szans. Magiczny pocisk. No dobra, dawaj. Nie za wiele to dało. A, szukał tutaj. I go znalazł. Nie wiem, czy tam nam się uda przetrwać. The shock of psychic pain, the pack leader's mind clamps onto yours. You see yourself through her eyes, a pulsing red cluster of organs. Feast. No. The voice has forbidden this meat. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Okay, absolute. Dobra, 2. 19 git. Deep in the chaos of her mind, something responds to your command. A tadpole. It is the source of the voice. She will obey it. She will obey you. A shiver runs across your mind. You feel sated. Aha. Let's try this way. Ej, ej! Co tu się odwaliwszy? Jakiegoś większego interesu w tym, żeby pomagać tym gościom, którzy byli w środku. Ale jednak jak mam do wyboru ludzi albo gnole, to wolę jednak ludzi. Ale mogę się mylić. Chociaż te składniki alchemiczne dobrze jakby w siatce tej konkretnej. Ojajajaj. Czekaj. Korona na wam... Co to była za koronka? Postać nosząca ten artefakt odzyskuje 1-6 punktów wytrzymałości, gdy leczy inną postać. O. To nie wiem, czy to nie będzie dobre dla naszej... Dla naszej kleryczki, bo ona czasami jest w stanie tam kogoś wyleczyć, nie? Dobra. Nadal potrzebowałbym coś zrzucić, słuchajcie. Nadal potrzebowałbym coś zrzucić. Coś mi tutaj niestety ciąży. Łopaty może nie zostawię. Dobra, przekaż do obozu. A co to jest to? Szybka riposta, nietypowy. Sejmitar, lekka finezyjna. 2 do 7, a Astarion? 5 do 10, super. Dobra, no to masz. A, mamy brak biegłości w tej broni. Ajajajaj, mamy brak biegłości w tej broni. Akurat Astarion nie ma biegłości w tej broni. No trudno. No trudno. Jakoś sobie damy radę bez tego. Chyba nikt inny Sejmitara raczej nie będzie nosił. No dobra, no to sprawdźmy, co jest w środku. Tylko zastanawiam się, czy ja się tutaj, kurde, jakoś nie podpalam. Nie iść przez ogień.
She is still ravenous, her mind a hungry pit. The flesh of the survivors wasn't enough to satisfy her. Wytęż swoje mentalne siły i nakaż jej odejść. Chcesz więcej mięsa? Przejmujesz kontrolę nad jej umysłem, nakazującym jej pożywić się pozostałymi gnolami. Sensing your presence, the gnoll's tadpole writhes in ecstasy. Ej, Karla, dlaczego go nie pochwala? Its host will feast on gnoll flesh to control the hunger, to keep her teeth from your throat. Aha. Aha. To ciekawe. No powiem szczerze, że tego się nie spodziewałem. I nie wiem, co ja mam zrobić, bo teraz tak, atakować te gnole, czy atakować tą gnolicę? Bo jak zaatakuje gnolicę, to może się odwrócić w naszą stronę i nie pozjadać gnoli. No, mam pewne rozterki. Dobra, sprawdźmy, jak to wygląda. Okej, okay, oni biją się między sobą. A skąd się ta hiena tu wzięła? O, oczywiście, że w nas też będziecie strzelać. Dobrze. Ale dobrze, walczą też z tą gnolicą. Jest okej. Okay. Bez jaj z tym kwasem. Dobra, nieźle. No to co, ja może pomogę tej gnolicy, kurde. Zejdźmy z tego kwasu. To ma mało. Tamten ma 15, ten ma 12. Dawaj tego. Okej. Okay. Git. Koniec tury. Tutaj moglibyśmy walnąć... Może tam? Pocisk wiodący, nieźle. I może uzdrowienie, ale właśnie, to jest uzdrowienie siebie? W polu twojego widzenia, o. To dawaj Karle. To dawaj Karle, plus siebie oczywiście, tak? Plus siebie. Hiena? No oczywiście, że we mnie musisz. Wow. Całkiem nieźle. Ale skok, wuhu! UT29, 17. Dobra, weźmy normalny. A. Ale by dobrze tam spadł w przepaść, nie? Chybił. Tu by trzeba było jakoś, kurde, się skitrać tak, żeby dobre mieć pozycję do strzału. Kwasik już nam nie doskwiera. Dobra, dawaj tego. Jest zabity. Serio za 10? O, ucieka skubaniec. No i tutaj mamy lekki problem. Dlaczego? Dlatego, że... No dobra, spróbujmy. Dobra, porobiony. Ci niech walczą ze sobą. Chociaż nie wiem, czy ja mam się tam wtryniać, kurde, między wódkę a zakąskę. 55. Kurde, no trochę... Trochę tam zaboli, nie?
Dobra, dawaj Karle. I siebie przy okazji. Akcja dodatkowa i szał. Dobra, wjeżdżamy, wilcze serce. No i co? I w plecki, nie? A hungry pit. The flesh of her pack wasn't enough to satisfy her. Przejmij kontrolę nad umysłem gnolicy i nakaż jej pożywić się jej własnym mięsem. No szkoda tylko, że to padło na Karle, a nie na posem. O, się tutaj może być ciężko. Pożywić się swoim własnym mięsem. Her tadpole responds, thrashing violently, and the fragile tissue of her brain tears and splits. You taste the blood in her throat, feel it pooling in the cavity of her skull, but she still resists. Oj, teraz 15. Your tadpole wriggles, contented, as she tears out her own throat. There's an illithid parasite in that corpse. You should take a look. Co tu się odwaliło? Niesamowite, słuchajcie. Jak ta gra zaskakuje na każdym możliwym kroku. Nie wierzę. Mieliśmy problem z gnolami. Okazuje się, że gnole były zainfekowane kijanką. Można było się wpłynąć na to, co myślały. No to stwierdziłyśmy, dobra, to my nie jesteśmy twoim wrogiem. Okej, to pójdę sobie zjeść kogoś innego. Później stwierdziła, że mało. No to może jednak zjesz swoich pobratymców. Okej, a jeszcze mi mało. No to może byś tak zjadła sama siebie? Okej. Ogień alchemiczny. I to jest ta pancerna skrzynia karawany. Więc to jest, podejrzewam, że to, co chciały... Co to jest? Strzaskany cep bojowy. O, świeżo, proszę. Cep. Co to jest za rodzaj broni? Buława. Ty, buława? Bo w buławie jest dobra... właśnie, posępne serce, ale widzę, że nie jest to lepsze. Nie jest to lepsze. No trudno. Ejo. Dobra, tu. Ogień alchemiczny, skórzana zbroja, bierzmy co wszystko. No, chciałem im pomóc, ale się nie udało. Ucho. Ty, jeszcze co nieco tutaj można posprawdzać. Że zanim weźmiemy tą pancerną skrzynię karawany, ona ma być... Ja nie wiem, czy ja ją mam wziąć całą do swojego ekwipunku i ją zanieść w takiej nienaruszonej formie jako skrzynię. Czy mam wyciągnąć ze środka paczkę? Bo to jest w sumie też ciekawe. Tam nie dotrę. Chyba ewentualnie skokiem. O, plecak. To chętnie. Zapasy obozowe chętnie i złoto też. Może widelca niekoniecznie. Co to jest? O Jezu, nie chciałem przeczytaj. Niewielu dostrzega w Szar boginię stworzenia, a w Selun boginię zniszczenia, lecz są w nim w istocie. Jakieś brednie. Drewniana skrzynka. O, percepcja porażka.
secret. Dobra, rozbrajaj to, kolego. Aha, ty tam nie dotrzesz. How about that? Nie! Test zręczności na rozbrojanie? Proszę. Proszę cię. Proszę cię. Co jak co, ale Astarion tutaj sobie w tym bardzo dobrze radzi. Dobra. Zamknięte. No to może otwórz wytrychem. Dycha. To musielibyśmy jedynkę wyrzucić, żeby się nie udało. Świetnie. Akurat otwieranie zamków mamy chyba, można powiedzieć, że wręcz w jednym palcu. Uchwyt rozsądku. Nieustanna czujność, gdy użytkownik zakończy szał, zyskuje tymczasowe punkty wytrzymałości. O! A szał rozumiem, że między innymi jest też... dla Carly. Dobra, dawaj tu. Proszę się tylko nie pozabijać. Ty no... a tu? Pa. Cyk. Cyk. I cyk. No i można. Można, można. Liklinowy koszyk, coś do żarcia, niestety nie. Zawsze najgorzej, jak jest rzut na percepcję, nie? To wtedy tak... o! Stop, 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 nie ruszamy się dalej. No i tam jeszcze mamy, kurde, zejście. Dawaj tu, dawaj tu, dawaj tu. Po kolei, po schodkach. Okej. No i ciekawy jestem, co jest w tej skrzynce. A tu w ogóle jest jakieś przejście dalej. O, moje ulubione skrzynki! Moje ulubione skrzynki, biorę to. Zabierz i dodaj do tego. Wodę bierzemy. O, plecaczek. Sprawdźmy. I to też zabierz i dodaj do towarów. Co to jest? Beczka. Aha, ten jest zbyt ciężki. Ale to możemy zrobić tak, w łatwy sposób. Przekaż do obozu. To w takim razie zabierz. Zabierz i dodaj do towarów. Zabierz i dodaj do towarów. Stop! Czy ja właśnie przed chwilą nie mówiłem o tym, żeby uważać pod nogi i jak jest percepcja porażka, to stop, stop, stop? Dobrze, słuchajcie, że ta beczka nie wybuchła mi w twarz. Bo jeśli bym szybciej nie zebrał, tylko ona by wybuchła pod nogami, to by była lipa. Ty, a co to jest za przejście tutaj? Aha! Dobra, to ja już wiem, gdzie jestem. No to git. Dobra, to wracamy. O, Gail, ty masz, nie masz lekko. Nie masz lekko, kolego. No i ta cała skrzynka, o której to wszystko była mowa. Ej, idziecie ze mną, czy nie bardzo? Hey guys. I applaud your taste. Dasz radę. Wait. No. No widzicie, mówiłem, że dacie radę. Dobra, a czy ja jestem w stanie to otworzyć? Bo właśnie teraz pytanie, czy ja to mam wziąć całe do... Czyli musimy ją zabrać. Ona jest ciężka? No, tego nie wiemy, co się stanie, jeśli ją otworzymy. Ale mamy pancerną skrzynię karawany i trzeba ją donieść na miejsce. O Jezu, najlepsze mamy nastawienie w ogóle z Gailem. Nice.
Dobra, słuchajcie, w tym miejscu sobie dzisiaj zakończymy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro o 16 w kolejnym odcinku, a dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie, bye bye!